kochani, jest 1 grudnia, dzień przeze mnie bardzo, bardzo oczekiwany, dlatego że pierwszy raz w życiu mam kalendarz adwentowy z kosmetykami, a tak naprawdę to nawet 3 kalendarze, które będę właśnie razem z Wami codziennie otwierać. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać vlogmasy do świąt, ale także na Instastory będę każdego dnia otwierać właśnie z Wami te kalendarze adwentowe. Teraz idę szybko wysuszyć włosy. Jestem po kąpieli jeszcze przed śniadaniem. Jak tylko wysuszę włosy, zabieram się za otworzenie pierwszego kalendarza. Jako pierwszy będę otwierać kalendarz marki Sephora. Ja nagrywam jednocześnie kamerą dzisiaj na pierwszy vlogmas, także chwilę dłużej to wszystko trwa. Tak szukam tej jedyneczki, a ona się tutaj skryła. Jest takie proste, jak się pierwszy raz to otwiera. I numerek 1 to kredka. Ja zaraz jeszcze też sprawdzę, w jakim ona jest kolorze. Czarna kredka. Także ten kalendarz zamykamy. Będzie ponownie otwarty jutro. I drugi kalendarz. Kalendarz adwentowy marki Clinique. Ja już tutaj wcześniej sobie zlokalizowałam numerek 1, 1 grudnia. I widzę, że tutaj jest pomadeczka. I tutaj mamy miniaturę. Bardzo fajnych, zresztą ja też mam w pełnowymiarowych opakowaniach te pomadki do ust i to jest kolor 06. Jeszcze Wam mogę też otworzyć, pokazać. Ups, leci. Taka miniaturka torebkowa, bardzo przyjemny kolor, możemy go nawet sobie sprawdzić. On na dłoni w sumie jest prawie przeźroczysty. I ostatni kalendarz, który chyba największe emocje w tym roku wzbudzał właśnie w sieci. I tutaj numer 1 od razu mi się rzucił w oczy. I otwieramy jedynkę. Już w ogóle przy otworzeniu tych klapek od kalendarza przepięknie pachnie. A produkt na 1 grudnia jest to nawilżający krem do rąk. Ja tę linię akurat bardzo lubię i najczęściej kupuję kosmetyki właśnie z tej linii. Ja szukałam pojemności z tyłu na opakowaniu, a tu po prostu na samym przodzie. Pojemność 70 ml, a więc jest to produkt pełnowymiarowy. Bardzo fajna linia z różą i ze słodkim migdałem. Także jeżeli nie mieliście okazji jeszcze wcześniej używać kosmetyków Rituals, to ja bardzo serdecznie polecam, zwłaszcza właśnie tę linię. Na wszystkie 3 produkty z kalendarzy adwentowych. Kredka do powiek marki Sephora, kredka do ust marki Clinique i krem do dłoni marki Rituals. Ja już jestem po śniadanku, po herbatce i za chwilę zabieram się za makijaż, więc myślę, że tutaj nie będę Wam szczegółowo pokazywać wszystkich kroków makijażu, ale pokażę Wam po tym, jak się pomaluję, jakie kosmetyki użyłam i jak wygląda sam makijaż. Zanim jeszcze przejdę do makijażu, to chciałam Wam pokazać i polecić peeling do ust, który ja bardzo polubiłam. Jest to peeling do ust Hania Beauty. Hanie na pewno większość z Was zna, czy z konta na Instagramie, czy też właśnie ze sklepu, który prowadzi. I niedawno Hania wypuściła własną linię właśnie taką pielęgnacyjną i są to peeling
peelingi do ust. Ja dostałam 3 do przetestowania. Mi najbardziej zapachowo odpowiada peeling malinowy. Ja już sobie wcześniej ten słoiczek odkręciłam, żeby Wam od razu pokazać, jak wygląda w środku ta formuła. Jest to peeling, który ma bardzo delikatną, ale skuteczną formułę. Tutaj te drobinki peelingujące są mało agresywne, ale skutecznie usuwają martwy naskórek z ust. Także bardzo serdecznie polecam. Przepięknie ten pachnie malinowo. Ja myślę, że w kolejnych vlogmasach pokażę Wam także te inne zapachy, tak żebyście mogły też zobaczyć właśnie te dwa pozostałe warianty. Ten mi bardzo odpowiada, jestem z niego zadowolona, a w związku z tym, że ostatnio bardzo dużo używam matowych pomadek, takich długotrwałych, o przedłużonej trwałości, to jak najbardziej takie regularne peelingowanie ust, przynajmniej w moim przypadku, jest wskazane. I tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Jeszcze tak sprawdzam w kamerze, czy dobrze widać, mam nadzieję. Chyba i tak z całego makijażu najbardziej w oczy rzucają się usta. Jest to jedna z kolejnych pomadek Sephory Cream Lip Shine, które testuję. Ja to już chyba na Instastory kilka razy pokazywałam, że właśnie mam 44 do przetestowania i sukcesywnie co jakiś czas testuję po 3 z nich, obfocam to i na Instagramie możecie już kilka tych odcieni pomadek zobaczyć. Dzisiaj wybrałam kolejne 3 i właśnie na ustach mam jedną z nich, jest to taki bordowy, winny odcień. Ja dość dobrze czuję się w takich kolorach. Wolę chyba troszeczkę bardziej bordo z takim pigmentem czerwieni, natomiast no, ten kolor też nie jest taki najgorszy. Ładnie ten kolor wygląda właśnie w takim delikatniejszym makijażem oka, bo tak jak teraz patrzę się, to rzeczywiście te usta są na całej twarzy chyba najbardziej widoczne. Co z dodatków, dzisiaj mam na sobie przepiękny taki wisiorek, naszyjnik, jest to naszyjnik marki Lilu. Widzę, że słońce troszeczkę wpada do mieszkania, cieszę się, że jest taka słoneczna pogoda dzisiaj. Kolczyki natomiast to Swarovski, prezent urodzinowy od moich rodziców. Nie wiem, czy uda mi się tak tutaj dobrze zbliżenie pokazać, ale mniej więcej tak one wyglądają, także dodatki takie dzisiaj dość skromne, na dłoniach jeszcze nie mam żadnych pierścionków, ale jak zapewne dobrze wiecie, na pewno będzie to któryś z pierścionków, a może i dwa marki Melano, którą bardzo lubię i polecam. I kochani, jakie mam plany na dzisiaj? Mam zamiar przygotować sobie chociaż takie półprodukty do przygotowania wieńca adwentowego ze świeczkami. Od niedzieli ruszamy z zapalaniem świec przez kolejne 4 tygodnie, także chciałabym sobie dzisiaj już trochę właśnie przyszykować tych półproduktów, żeby jutro, najpóźniej pojutrze rano, usiąść i już skomponować cały taki wieniec. Ja taki wieniec będę pierwszy raz w tym roku robić ze świecami. W tamtym roku, jak oglądałyście mój Instagram, to mogłyście zobaczyć, że właśnie przygotowałam takie wieńce ozdobne, ale bez świeczek, i dla siebie, i dla bliskich, i dla znajomych, także trochę tych wieńców porobiłam. W tym roku również takie będę robić, ale początkiem grudnia właśnie zaczynam od wieńca ze świecami, wieniec adwentowy. I bardzo ciekawa jestem, jak mi wyjdzie. Mam nadzieję, że dysponuję w domu jeszcze właśnie wszystkimi rzeczami, które zostały mi z zeszłego roku, bo do tych takich wieńców bardziej strojkowych to na pewno będę musiała dokupić, ale wybieram się także jutro na giełdę kwiatów, tam zawsze właśnie kupuję takie półprodukty do przygotowania różnych ozdób świątecznych. Wydaje mi się, że za chwilkę jeszcze, wydaje mi się, nie może mi się wydawać, na pewno napiję się jeszcze kawy,
Dzisiaj wstałam dość wcześnie, już trochę dnia za mną. Także kawka teraz to już chyba trzecia, jak dobrze policzyłam, ale po południu już chyba nie będę piła, także trzecią kawkę teraz mogę swobodnie wypić. I tak, coś chciałam Wam jeszcze powiedzieć odnośnie makijażu, bo teraz mi się przypomniało, że dzisiaj kolejny raz użyłam przecudowną bazę rozświetlającą marki Sisley. Jest to stosunkowo nowy produkt tej marki, ja już też na dniach przygotuję recenzję na blog, także zapraszam, śledźcie również mojego bloga. Na policzkach mam róż, o który mnie też bardzo często pytacie, jest to róż marki Becca i on się nazywa Camellia. Jako rozświetlacz użyłam dzisiaj rozświetlacza marki Benefit Dandelion Twinkle, chyba tak to się czyta, jak nie to mnie poprawcie. Maskara to jest ta nowa maskara, którą też Wam już wcześniej na Instagramie pokazywałam, Estée Lauder, bardzo ładnie wydłuża, podkręca i zagęszcza rzęsy. Cienie to standardowo cienie marki MAC i tutaj użyłam głównie brązów, a jako taki dodatek rozświetlający spojrzenie to przecudowny pigment w odcieniu melon, który Wam także bardzo serdecznie polecam. Kochani, zmykam do takich trochę domowych teraz obowiązków, napiję się kawy, coś będę chciała posprzątać i oczywiście widzimy się potem. Wpadłam na chwileczkę na górę i zobaczyłam, że tak pięknie światło operuje u nas w sypialni. Sypialnię będę za chwileczkę sprzątać, ale na razie obiad i schodzę jeszcze szybko na dół, żeby pokazać Wam kilka łupów z Biedronki. Ja wiem, że to może bardzo atrakcyjny pokaz nie będzie, ale chciałam Wam pokazać trzy fajne rzeczy. I już sobie przygotowałam rzeczy, które właśnie chciałam Wam pokazać, które kupiłam przed chwileczką z Biedronki. I są to klementynki z liśćmi. Ja nie wiem, czy Wy w tamtym roku widzieliście, ale one zupełnie inaczej smakują i są naprawdę przepyszne, także skusiłam się i na warzywniaku biedronkowym właśnie kupiłam taki koszyczek z tymi klementynkami. On kosztował chyba coś koło 8 zł za całość. Druga rzecz, która wpadła mi w oko i nie mogłam się za bardzo powstrzymać, chociaż ja nie przepadam za słodyczami, ale myślę, że Tomek będzie bardzo zadowolony. To mleczna czekolada Magnetic i jest to smak piernikowo-śliwkowy, a więc już taki też świąteczny. I trzecia rzecz, na którą uważam, że warto zwrócić uwagę, to są lampki świąteczne mini LED. Ja już w zeszłym roku też kupiłam właśnie w Biedronce takie lampki i one się u mnie bardzo dobrze spisywały. Do tej pory zresztą działają, bo dzisiaj akurat też sprawdzałam, czy baterię potrzeba wymienić, czy nie. Ale wszystko działa. Jest tutaj 20 takich małych gwiazdeczek. Ja je bardzo często wykorzystuję gdzieś do dekoracji stołu albo w zeszłym roku też świecznik robiłam właśnie z tymi światełkami, także jakbyście chciały, to polecam. 12,99 za opakowanie. Ja akurat tutaj wybrałam kolor światła biały, jest jeszcze biały ciepły i chyba multicolor właśnie z takimi różnymi kolorami. Czekolada, bo nie powiedziałam Wam o cenie, to chyba też coś około 6 zł, 265 gram. Także takie to zakupy z Biedronki, które tak naprawdę to chciałam Wam tylko pokazać te trzy rzeczy, bo reszta no to wiadomo masło, mleko, śmietana, chleb, tak? Takie typowe. Ja teraz będę kończyć robić obiad, jem obiadek i potem jeszcze zobaczę, co. Wczoraj na chwilę zajrzałam do sklepu Medicine, żeby polukać, co tam ciekawego, i kupiłam mojemu Tomkowi do prezentu na Mikołajki takie fajne skarpety. Zadyszkę mam, bo szybko wchodziłam po schodach. I zaraz Wam spróbuję je tutaj pokazać troszeczkę bardziej. 29 zł,
Jakość tych skarpet jest naprawdę genialna. Ja sama je noszę, jestem bardzo z nich zadowolona. Są różne wzory. Te drugie są takie bardziej delikatne, jeżeli chodzi o jakieś motywy, ale też fajne. Chwila przerwy w moim sprzątaniu, w moich porządkach. Właśnie odebrałam przesyłkę od marki Kiss i już Wam pokazuję, co jest w środku. Tutaj jest takie serum ujędrniająco-nawilżające. Ja znam ten produkt, używałam i go serdecznie polecam. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to będziecie na pewno zadowoleni. I drugi kosmetyk to... Jest to arganowy suchy olejek regenerujący do ciała, twarzy i włosów. Ja też olejki arganowe bardzo chętnie używam. Ostatnio też chyba gdzieś Wam na którymś z live'ów na Instastory opowiadałam, że właśnie bardzo chętnie używam olejek arganowy na skórę pod oczami, kiedy ona jest w trochę gorszej kondycji. Także bardzo dziękuję. Wszystkie obydwa dwa produkty na pewno mi się przydadzą i będę je używać. I kolejna przesyłka to przesyłka od marki Bobbi Brown. O, leci mi wszystko. Już Wam postaram się tutaj pokazać. Jest to na pewno jakiś zestaw kosmetyków. I już otwieram i zaraz do Was wracam ze środkiem. I w środku znajdują się trzy kosmetyki i już Wam też zaraz pokażę, co to jest. Jest to balsam taki nawilżająco-rozświetlający. To jest krem i też już zobaczymy, co to za krem. A, super, jest to ten taki dość znany i chyba polecany przez większość fanek marki Bobbi Brown, krem pod oczy. Także też się cieszę, bo miałam chęć go wypróbować. Ja testowałam jakiś czas temu wersję taką nawilżającą właśnie kremu pod oczy marki Bobbi Brown i mi bardzo pasowała, ale ten dziewczyny mi dużo bardziej polecały, także zacznę na dniach testowanie tego kremiku. I tutaj jest... Zaraz też zobaczymy, co to jest. Nie wiem, coś mi ten fokus nie chce łapać, zrobię może tak, a jeszcze do góry nogami Wam to pokazuję. Jest to balsam nawilżający do ust, regenerujący. Może mi się tutaj szybko jeszcze Wam odkręcić i pokazać. Taka formuła, też sobie pewnie na dniach przetestuję i wrócę do Was z odpowiedzią. Mam tak przysuszone teraz ręce, bo prałam pędzle w międzyczasie i muszę zaraz nakremować. Bobbi Brown, bardzo dziękuję za przesyłkę i za te kosmetyki. Słońce powoli już się chowa, ale jeszcze jest tak bardzo przyjemnie. Lubię sobie czasami tak właśnie popatrzeć przez okno dachowe na okolice i na ten zachód słońca. Także jest naprawdę piękny dzień. I teraz ja kończę już powoli sprzątanie. Udało mi się posprzątać wszystko, co chciałam, co zamierzałam dzisiaj. A za chwileczkę jeszcze Wam pokażę propozycje na prezenty świąteczne, bo zaczęłam właśnie też taki cykl na Instagramie i pokażę Wam właśnie dwa zestawy marki Bumble & Bumble, które pokazywałam na Instagramie chyba wczoraj, jak dobrze pamiętam. I myślę, że tutaj w tych vlogach też właśnie będę pokazywać, może nie w każdym, a może w każdym, zobaczymy, ile pomysłów mi do głowy przyjdzie. Właśnie takie zestawy czy też kosmetyki, które uważam, że świetnie będą się nadawały na prezenty, czy teraz na Mikołaja, czy na prezenty gwiazdkowe. Także chodźcie ze mną, zobaczycie też tutaj takie moje miejsce, które sobie przygotowałam
właśnie do zdjęć z tymi prezentami świątecznymi. Chciałam, żeby wszystkie produkty, które polecam, były jakby na jednym tle, w jednej kompozycji, tak żeby też łatwo ewentualnie było na moim profilu na Instagramie odnaleźć, odszukać zdjęcia. Także myślę, że są tutaj na tyle charakterystyczne przedmioty, że nie będzie problemu, żeby po jakimś czasie odszukać właśnie kilka różnych propozycji na prezenty świąteczne. Jeżeli chodzi w ogóle o tą, powiedzmy, makietę, którą sobie przygotowałam, są to deski, które kupiłam w Castoramie. Mój mąż je poszczepiał chyba, nie wiem nawet czym on to zrobił, pomalował je na biało. Dodatkowo tutaj mam właśnie jeszcze pozostałości zeszłorocznych elementów, do którymi przyozdabiałam i wieńce, i jakieś tam inne dekoracje świąteczne. Są to na przykład takie suszone pomarańcze. Ja kupuję taki bardzo duży worek tych pomarańczy, nie wiem, za około 25 zł, ale jest tych suszonych pomarańczy naprawdę bardzo duża ilość, plus właśnie takie aniołki, gwiazdki, tutaj taka atrapa, imitacja żurawiny, oczywiście laski cynamonu i tutaj jeszcze mam taką wstążkę, kokardę, którą też kupiłam chyba w zeszłym roku na giełdzie kwiatowej. Ale wracając do propozycji prezentów świątecznych, to polecam serdecznie. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent. Zestawy do pielęgnacji włosów marki Bumble and Bumble. Tutaj ta seria niebieska, jest to seria na objętość. Ja w ogóle te dwie linie, które tutaj możecie zobaczyć, są to moje ulubione linie tej marki. I tutaj właśnie poleciłabym Wam taki zestaw, w którym znajdziecie spray unoszący włosy u nasady, miniatura, dość duża miniatura, bo jest to 60 ml szamponu do włosów i odżywki. Natomiast drugi zestaw jest to mój ukochany zestaw Invisible Oil i jest to zestaw, z którego najbardziej i najserdeczniej polecam Wam oczywiście ten olejek. Ja go używam na końcówki włosów, bardzo dobrze zabezpiecza je przed przesuszaniem dodatkowym i przed łamaniem. I dodatkowo w zestawie oczywiście także jest i szampon, i odżywka. Te zestawy, ceny tych zestawów to jest około 129 zł. Ja mówię tutaj o cenach regularnych i te zestawy możecie dostać w perfumerii Sephora stacjonarnie i online. Online one są też jeszcze dostępne, bo niedawno sprawdzałam, także jeżeli bylibyście zainteresowani takim pomysłem na prezent, to ja naprawdę bardzo serdecznie polecam. Sama bardzo bym się ucieszyła czy z jednego, czy z drugiego zestawu. Chwilę czasu zajęło mi obmyślenie, jak w ogóle zrobić właśnie taki wieniec adwentowy, ale udało mi się kupić taki przepiękny, pięknie pachnący, jodłowy wieniec w Obi i zapłaciłam za niego 22, chyba 90, niecałe 23 zł, także bardzo fajna cena i naprawdę jest ładny, bo jest błyszczący, pachnący, średniej wielkości i dokupiłam od razu w Obi takie świece, bo kupiłam wcześniej większe świeczki w IKEA, ale one są zdecydowanie za duże do tego wieńca. Także dokupiłam od razu w Obi mniejsze świeczki i za komplet czterech świec
zapłaciłam też chyba jakieś 16 zł. Szukałam poza tym wieńcem i świecami w Obi także czegoś, na czym mogłabym właśnie umocować te świece. Niestety nic takiego nie było, były gotowe świece, gotowe wieńce z takimi podstawkami, z bolcami, do których można było później te świece przymocować. Natomiast ja chciałam stworzyć swój od początku do końca, myślałam i w końcu wymyśliłam sobie, że wyjmę wosk, wyjmę wkłady te świeczkowe z takich świeczek podgrzewaczy większych właśnie, które kupiłam w IKEA. Także wyciągnęłam ten środek, no ale potem się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby je umocować i żeby można było swobodnie taką świeczkę później w to włożyć. I pomysłów miałam kilka, na gwoździk, żeby wkręcić to. Tą podstawkę, ale to też taki mógłby być słaby pomysł, bo pomimo tego, że to jest dość sztywne w środku, to mogłoby gdzieś tam się poniszczyć i mogłaby ta podstaweczka po prostu spaść z tego wieńca. I mój mąż pomysłowy wpadł na pomysł, że on po prostu przymocuje mi to takimi drucikami, robiąc cztery dziurki właśnie w tym metalowym opakowaniu. Tutaj w tym pojemniczku bez problemu można z nim tak naprawdę wszystko zrobić, bo on jest bardzo taki lekki, giętki, także tutaj nie było większych problemów, żeby zrobić te dziurki. No i tak właśnie są przyczepione te pojemniczki, natomiast świeczki mają tutaj otworek, no łap ostrość, mają otworek, żeby nabić tak te świece właśnie na jakiś pręcik. U mnie te świece będą przyklejone, ja mam taki klej pistoletowy, który właśnie będę też wykorzystywała do przymocowania tutaj ozdób na tej części. Ja się zdecydowałam, że świeczki będą jakby w jednej połowie tego wieńca, natomiast ta część będzie już tylko taką częścią dekoracyjną. Ja jeszcze tego nie poprzyklejałam, najprawdopodobniej jutro dopiero będę to robić, bo teraz jeszcze zajęłam się jakimiś tam innymi rzeczami, między innymi przygotowałam publikację na blog, także serdecznie zapraszam. Dzisiaj na blogu opowiadam o pięknym zapachu Sisley z numerem 1, także jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli lubicie takie bardzo lekkie, letnie zapachy, to wpadajcie na blog. A dlaczego taki letni zapach o tej porze roku? Dlatego, że ja lubię sobie czasami właśnie wrócić do lata, powspominać jakieś fajne, miłe, ciepłe chwile i takie zapachy bardzo mi to ułatwiają. I tak, kochani, prezentuje się właśnie ten mój wieniec. On jest jeszcze niedokończony, ale obiecałam, że Wam pokażę chociaż część półproduktów, z których będę robić. Jutro dalsza część, na pewno będę też Wam tutaj w kolejnych vlogach pokazywać, jak, co i jak wyglądać będzie on w całości. Myślałam, że jeszcze coś uda mi się nagrać, ale już jestem tak padnięta dzisiejszym dniem, że zaraz kładę się spać. Często mnie pytacie na Instagramie o te poduchy. Te poszewki kupiłam w Haumeny już jakiś czas temu, ale ostatnio też je widziałam, także jeżeli jesteście nadal zainteresowane i macie chęć na takie piękne poszewki, to zaglądajcie do Haumeny. Dobranoc, kochani, do jutra, buziaki, pa, pa.